Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku po sąsiedzku. Mister Adamo ze mną. Siemanko. I ludziska generalnie, jak widzicie, nie jestem u siebie, bo ino przyjechałem po zakup wreszcie auta. Naszukałem się co nie miara, naczytałem się komentarzy, też z góry dziękuję za wasze maile, za to wszystko. Na Wallelixie, na ale drogo, ale tanio, ale grosz, no wszystko obszukałem. Tak, oni mężczyźni w ubraniach.pl, no nie było nic, kompletnie. I powiem wam szczerze, dopiero jak znalazłem tego Citroena. Nie dość, że tak, bardzo fajnie wykonany, podoba mi się i z zewnątrz, i wewnątrz. To jest naprawdę spoko. Nasza piękna choineczka, no jej nie mogło jako zapach zabraknąć w środeczku. I tutaj Wonder kolorki, Mom. Tak, Wunderbull, Kartenwagen. I powiem wam, cieszę się, że można było modyfikować go w kolorach. Mamy też oczywiście z tyłu zaczep na naszą przyczepkę, po którą dzisiaj sobie jak najbardziej pojedziemy. Mimo że to nie jest jakoś bardzo potrzebne, ale sobie to zrobimy. Wszystko już mam zapłacone, nie chciałem wcześniej się włączać. Mówię, po co będzie ta patrzeć mnie w faktury, w to... O! O, jadą już po ciebie. Dobra, chyba jednak faktura nie halo. Chyba nie halo z fakturą. Dobra, to my wsiadamy, jedziemy szmatę upalić pod kościół i spadamy stąd, żeby nie przyjechali. Odpala z pierwszego, jak coś to na zimny jeszcze, a nie, już rozgrzany, to pewnie mnie wciula zrobił, bo na zimnym to mnie nie odpoli jutro, ale mniejsza z tym. Także no mówię, tu pewnie napiszecie, że kurna, klimatu to nie ma, trzeba było malucha wziąć, ale powiem wam szczerze tak, maluchem po polu, no nie za bardzo, maluchem to tak wiecie, gdzieś pojeździć po drogach i w ogóle. Ja tutaj bardziej chciałem brać go jako taki ala samochód jak Mokrzynie. Wiadomo, no Golfa nie chciałem drugi raz brać z racji tego, że mamy go na od biedaka do kozaka. Te Fiaty, które sprawdzałem, powiem wam szczerze, w miarę spoko. Ale tak, niektóre gdzieś wysoko kołami nad ziemią, kolejne niedopracowane dźwięki, to wszystko. Jednym to nie zdążyłem skręcić, 360 już robił. Tu gdzieś wie ta co, była taka polna do skręcynio. Nie wiem, czy ty kurna, że mnie zaraz nie urwali. Całe szczęście tu zawieszenie pneumatyczne, kurna, dziot, to jak powiem wam tak, po wsi nie, jak zimniokami będę jechał na pole, to ino na maksa do góry. Ale jak na zlot przyjedzie, to będę aż kurwa miską haczył po asfalcie, będą iskry szły. Więc zobaczyć. Na dupeczki wieczorem ja sobie myślę, że dzisiaj wyskoczymy, nie? Już trzy paski na dresie, dziewczyno, serce rwie się. Także dzisiaj sobie myślę, że już na lalunie pojedziemy pod remizę. Sąsiada, zabierzesz mnie ze sobą? Ja, no bo z Simpsonem to gdzie by cię przemiało przecież, nie? A w kakakasku to ci się włosy rozpierdolą. U mnie jedynie do dupeczce by tam sukieneczkę podwieło. Ale i zwarcia nie ma, zwarcia nie ma, wszystko ładnie, pięknie. No jazdę zwarcia sobie nie ma, robiłem. Ale jest rozwarcie, no, co nie sądzisz? Za 2500 wam powiem, o, za 2500 to tu nie ma co narzekać. To nawet nie sprawdza się w aucie większości rzeczy, bo no, tyś to nie jest auto z salonu, tak? Przyczepkę tu ino od razu bierzem, bo... Po prostu tak, żebym miał, bo tak jak jajka będę chciał zawieźć, czy jechać gdzieś z nasionami, czy cokolwiek, to już ino będę wszystko jeździł samochodem. Na razie innej konfiguracji niewiele. Jakbym miał świnie, to powiem wam, że i bym może tak to świnie woził na skup tym, ale no tak. Zlot. No, albo do galerii, no zależy jak to ma pojęcie świnia, nie? Także ja se tej reino podjadę do tyłu, przyczepkę zapnim i jedzim. Oj, ale fart. Ja bym zapomniał na 100%, bo miałem zrobić tak, że z przyczepką miałem go kupić od razu. Bo przecież zapomniałem, że ta przyczepka jak się kupi, to jej się bolec, ten cały zaczep zapada pod spód. I powiem wam szczerze, ze 4 auta to już dzisiaj lądowały prawie, że w połowie mapy, nie? Tak się zapadały i tak później, wiecie, jak wyrwało je z ziemi, to ogień. A teraz całe szczęście za pierwszym razem podczepiłem i tym udało się, nie? Także już jest gitara, siema. Powiem wam, dzisiaj w tym dresie pasuje do tego auta jak ulo, no, nie pomyślałem. Zarąbiście, czerwony dres, czerwone auto i ogień z przyczepką 50. Ula, bardzo mnie nie przesadziłeś trochę dzisiaj. No chopie, ja dzisiaj no mówię. Czerwonego? Ja dzisiaj jedzie pod remizę, nie? Jadę. Bo ja ci powiem, że ten. O kurde! Nasz ulubiony ty lody jadą na wioskę jak coś. Tyrerem, tyrerem, tym. Nie gadaj, że masz taki ten. Mam. Dawaj ją, puszczaj. Tyrerem. Ale masz światło. Fajne, nie żółte tak. Kurwa, wyglądasz teraz jak 65-letni dziadek, który właśnie przyjechał z kościoła, co nie? Zoba. O, tak wolniutko. Ale usiadł. Co jakbyś wieku. 4 tony węgla wrzucił do środka. Od razu 4 się pakują na tylnie siedzenie, nie? Ładnie. Ale kozak. A gdzie tego wgrałeś? Jest mod pasa zera? Nie brałem. Poczekaj, bo żebym się zakopał prawie, że... Nie brałem modu pasażera, bo nie chciałem, żeby coś się zbugowało, bo widzisz jak to jest, bym przez przypadek chciał i byśmy musieli od nowa odcinek nagrywać. No. Także no, auto już jest dzisiaj u mnie, tu trzeba ino powoli teraz uważać. Kurna, będę musiał jakiś garaż do wiatru wstawiał.
Może jakiś przeglądzik trzeba zrobić, tak? Nie, 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 a ty czasami mnie nie trzymałeś, jak ja wjeżdżałem? Nie. Bo kurna, dziad tak ciężko mi się jechało. Wiesz co, może po prostu... O Boże, kurwa. Przechodziłem razem z tobą przez bramę, możeś mnie wahaczył i dlatego, ale... Może jo. Ale nie dotykałem cię. Dobra, auto jeszcze, się jeszcze się nie dotknąłem. Kurna, mogę postawić przy drodze, żeby sąsiady wiedziały, kurwa, że kupił, ciekawe, co, skąd pieniążki wziął, pewnie ukrot. A nie ukrot, no. Bo się dorobił, bo pszenicę sprzedał. Dzisiaj generalnie ludziska ciśniemy se i nodali. Leci msiać rzepak, bo terminy gonią mocno. Ale tyż będzie mi dzisiaj gonio. Jeszcze sąsiad przyjedziesz mi później prasować, nie? To cię będę znów potrzebował. Kurwa, za to pracowanie się będziesz się ciesz, chciałeś prasę kupić? Kurwa, nie, jedyny no, nie, na wsi, to przyjrzyj. To oczywiście bardzo chętnie do ciebie zawsze, sąsiedzie, pieniążki, ja tak, zawsze powiem, się przydadzą. Ja tak, szczerze, na razie nie ogarniałem za dużo. Na pewno jedno pole rzepaku, też wiecie, jakoś zbytnio nie chcę w tą uprawę się cisnąć, żebym miał gdzie to składować, bo raczej zboża to ja będę sypał, bo tego będzie więcej objętościowo i w ogóle, będę sypał na nasz szpicherek tak zwany, ale resztę będę raczej no, musiał gdzieś na klepisko, jeżeli będę miał więcej tych upraw, tego wszystkiego, więc tutaj raczej tego rzepaczku nie chcę jakoś dużo, po prostu chcę wprowadzić to tą tutaj uprawę na moje gospodarstwo, żeby nie było, kurde, jak ciszko jakoś ma, tu się kopie, nie, ale fajny zestaw, no mimo, że już tego poznanioka to wyznota. A, u sąsiada, patrzcie, jaka ty jest piękne i no, sianko wyschło, u mnie tak samo, jedną łąkę już mam zgrabioną, żeby nie było, ciężko się zgrabia, powiem wam, na dużej tej łące, tutaj, to by było zgrabianie takie pryma sort, że szok. Powiem ci teraz właśnie tak, se sąsiad myślę, no, że może chcesz zyskać te parę stówek. W sensie? Ty byś do mnie przyjechał zgrabić, ja przyjadę do ciebie spracować. No to powiedzmy tak, no to nie, że parę stówek chcesz zgrabić. Aha, w sensie mówisz, że nie musieliśmy no, zapłacić. No tak, no, no to sąsiedzka pomoc tak zwana. No dokładnie, nie. No bo tak, po co ty możesz kupować, jak ja mogę zarobić, a po co ty tobie mam płacić, jak ty... No także no, tak może być. Ty mi nie płacisz, ja tobie nie, a obydwoje zrobimy, co mam zrobić i każdy będzie zadowolony, tak? Także no tak jak najbardziej. Wiesz, ja tam zyskałbym parę stówek, ale potem i tak bym musiał albo kupić zgrabiarkę od razu, albo kombinować. A ja bardzo tak? Chętnie, ale ty chcesz w następnym odcinku, że ci przyjechał? No, czy... Wiesz co, właśnie nie wiem jak to, co będę robił w następnym odcinku. No bo żebyśmy, no staramy się teraz też tak robić, żeby nie były takie same odcinki. Więc no, jak tak u ciebie chodzi. Będzie prasowanie i zgrabianie, no to u mnie chciałbym to jednak minąć. Ja już miałem teraz koszenie, więc już to się na kosy, można powiedzieć, że z głowy. Więc nie wiem, czy właśnie, nie wiem, teraz coś w tym stylu. Jak ja bym ci prasował, to byś mi trochę, no tak, tak, no to jak ja już jestem przypięty, to ja tak zrobię, jeżeli no ten, przyjadę sobie szybko moment zgrabię, bo to jest minuta 8. No, a lecisz później... do mnie i... Tak. I gitara. Sąsiad, tu żeś kurna w soi, albo ci się głuchy łowiec w dół. No. Albo żeś po tamtym... Po moim nie... jeździsz na moje właśnie. Nie, bo serio, no chcesz to se zobacz. Tu końcówka cało to i no pszenica chyba, albo głuchy łowiec, albo ślepy, niewidomy, nie wiem. Nie, bo nie widziałem powiem. Z daleka, że właśnie wjechał na moje. Gdzie ty widzisz? Ej, serial, nie, o, głuchy łowiec jest, no? Tu bardziej jakaś nie ma pszenica. Nie ma. Nie ma? No nie ma na pewno, bo tu nie wykosi za dużo. No nie, mówię. Jakieś problemiki na rynku. Powiem ci, tak. Czuję po tej 60 jakby ciężko miała, nie wiem jakim cudem. Przecież zawsze w siewniku to szła jak co. Weź zobacz ile one z siewnikami mogą jechać. Nie no, bo już kurde mi się wydawało, że ona szybciej szła. Poznaniaki nie za dużo. Ty, no paliwa mam mało, a ty... widziałem na live'ie, ty też ostatnio miałeś mało. Mój Poznaniak 12 może jechać. Tu da się kupić te czy nie? Paliwo? Bańki? Tak, bańki tylko w sklepie. No to gitara, o to chodzi. Ajajaj, ja byłem dzisiaj kurna Citroenem i nie wziąłem, no bym sobie od razu. To jeszcze raz pojadę. Jest kanister 20. Dobra, litrów. No bo tu tak 60, to kurna kija by włożył, to tam z 5 cm by było może jeszcze. Na dnie. Także tu już ja trzeba się powoli zastanawiać ja nad tym, żeby... Ja mam obtankowane, więc jest bit. Ale ja fajnie, bo powiem wam, znalazłem też inne auto, znalazłem jakieś wazy, nie wiem co to było. Nakręciłem się na nie z racji tego, że miały otwierane bagażniki, maski, drzwi i w ogóle. I mówię, kurde, otwierany bagażnik, petarda sprawa, patrzę bagażnik głęboki, mówię, kurde, jaja, wejdą w sam raz, nie? I no łyżki nie trzeba będzie brać, żeby dopychać.
od butów. Ja także. Najgorsze było, że jednak mimo wszystko, że się otwiera, to jest kolizja, gdzie i tak się nie da wrzucić. I mówię, o, żeż mordę, jeża jest zwierzę. Tak, się nie także naprawdę lipka była z tym. I mówię, nie, odpuszczam sobie i mówię, a dobra, kurde, biorę tego Citroena. Bo chciałem Poltka, powiem wam tak, byłem napalony na te Poltki, ale kurde, wziąłem Poltka, nie dało się w nim zmieniać kolorów. Ja cholernie nie mogłem też w Giancie nic zrobić, bo jakoś dziwnie to było w Transformersie zrobione i w ogóle mi nie działało tak, jak zawsze zmieniał kolory, czy też normalnie w teksturach, czy też w Giancie. Tego dzisiaj się nie dało, zrobiłem, mówię, dobra, jak ja mam teraz 2 godziny siedzieć, próbować go ogarnąć, a też jakiś rewelacyjny nie był, dzięki takie podstawowe, to powiem wam z tego wszystkiego, ten Citroen naprawdę jest zarąbisty, bo mówię, dźwięki ma jeden patent, tak jak nasz Golfik właśnie z od biedaka do kozaka, a kurczę, inne wszystkie samochody, które sprawdzałem, to powiem wam, że naprawdę taka była padaczka, że to szok. Dobra, zostały mi jeszcze tutaj 3 przejazdy. I dziękuję, dobranoc, rzepak zasiany, mam spokój, nie muszę się martwić, reszta na spokojnie, bo powiem wam szczerze, jest tyle roboty, że też nie chcę, wiadomo, brać 15 rzeczy na odcinek, bo później z miniaturką będzie problem. I też nie chcę wypompować się, wiecie, z zarąbistymi odcinkami, praktycznie wszystko w jednym, a później w następnych odcinkach, wiecie, będę musiał czekać na sąsiada czy coś w tym stylu i kurczę, będę musiał jakieś specjalnie roboty albo po 2 razy to samo to robić, dlatego też dzisiaj chciałem lecieć już z obornikiem, już lecieć z jakąś podorywką, z jakimś talerzowaniem, ale powiem wam szczerze, mówię, dobra, nie biorę za dużo pracy, bo wprawdzie, zobaczcie, mamy 12 minutę, do 20 minuty mam zasiane to pole i zajmiemy się do końca odcinka sianem i to będzie na tyle, więc naprawdę spoko. Jak jeszcze chwila czasu zostanie, to pojadę po paliwo, a jak nie, to pojadę w następnym odcinku, a czy mówię nie, a dlaczego i po co. Także tutaj akurat spoko i w następnych odcineczkach już się za obornik weźmiemy. Ja co robiłem poza odcinkiem? Poukładałem bele słomy. Generalnie ostatni odcinek skończył się trochę z, no nie uśmiechem na ustach, może tak kończyliśmy odcinek, ale poza odcinkiem już po wyłączeniu nagrywania się okazało, że zbugowała serwer moja przyczepa z belkami i nie da się jej wysypać, dlatego też jak widzieliście Ładasia na live'ie, trzeba niestety, całe szczęście, że ten patent udało mi się ogarnąć i można tą przyczepę zresetować tylko na sklep, bo myślałem, że będzie trzeba ją sprzedać albo totalnie ją wyrzucać z mocy. Ale całe szczęście się udało, że można ją tylko i wyłącznie zresetować, więc naprawdę z tego się mega cieszę i te belki po prostu mi w tym miejscu zostają, więc super sprawa, więc te belki sobie po prostu tą przyczepką będziemy zbierać i no niestety no trzeba będzie tak resetować, ale nie chcę mi się też teraz specjalnie przyczepy wymieniać tylko i wyłącznie dlatego, że nie mogę belek zebrać. Dzisiaj sobie prawdopodobnie powożę je może dwukołówką, albo tak po prostu, wiecie, nie zbierałbym tym modem. O, chyba że jedynie zrobimy sobie taką akcję, że Sumshot będzie pojeżdżał, a ja będę po prostu te belki wrzucał i włączymy sobie mod autolader, bo to też by naprawdę spoko wyglądało. Akurat ona jest spoko, tak żeśmy patrzyli, ostatnio zrobiona, bo można, ona nie łapie z daleka, tylko z dość bliska te belki. Więc też jakbyśmy sobie je wrzucali, to ona dopiero wtedy będzie łapać. Tak, bo praktycznie nawet jak wrzucić ją w stronę przyczepy, że ona miałaby, wiecie, wpaść na przyczepę, ktoś by miał przejąć, to wtedy ją praktycznie zabiera. To nie jest jakiś trigger, że wystaje po 30 metrów. Generalnie tak, spędziłem jeszcze sporo czasu, przed weekendem to było, na ogarnięcie stogu. Powiem wam, pobrałem zarąbisty stóg. I to jest piękna sprawa, bo jak do niego podjeżdżasz, wchodzi w niego 1800 bel. I każda belka, którą położysz, to ona się idealnie układa. Aha, jest widoczna, także, to super. Tak, to, no to stóg jest naprawdę petarda. Tylko że chciałem go pomniejszyć, bo naprawdę, nie ukrywam, jest... No jest, no 1800 stogi bel. Stogi dużo miejsca zajmują, no. I powiem wam szczerze, postawiłem go w miejscu... tam, gdzie mam zrobioną ala płytę obornikową, tam gdzie jest ta ściana. I troszkę za bardzo, bo wiecie, tu go chciałem postawić na równo, żeby, wiecie, no z tyłu łąki mi nie zabierał, ale wystawał mi, był szerszy niż ta obora, którą mam, no tak nawet o połowę tej dróżki, gdzie tam stoi ta przyczepa i to tak nie wyglądało, ale powiem wam szczerze, pomyślałem sobie, że w następnym sezonie weźmiemy, pozbieramy ten złom, to wszystko wywieziemy, sprzedamy, co jest z tyłu, ja to uprzątnę i idealnie ja mam takie miejsce pomiędzy właśnie silosem do kiszonki a garażem, gdzie jest ten cały syf zarośnięty w piździel i nic więcej, że ten stóg by mi idealnie tam wszedł. I powiem wam szczerze, że prawdopodobnie, bo ja i tak czy tak będę chciał tą prasę kospiącą tam chyba prawdopodobnie kiedyś kupić, bo jednak to jest taki klimat polskiej wsi, jakby nie patrzył, więc na pewno w te belki będę szedł, bo nie chcę mi się raczej co sezon
spędzać gdzieś około półtora, no godziny czasu, bo pokażę wam, gdzie poukładałem. W ogóle też ja jestem z siebie tak mega zadowolony, że znalazłem tak kozackie miejsce na poukładanie tej pelek. Dokładnie. Tak, no musiałem się naukładać. W pewnym momencie to się zaczęło tam bugować, bo wiaderko stało i napięło mi jak plantekę na żuku w zimę. I powiem wam szczerze, już myślałem, że wszystko w powietrze wystrzeli, ale też nie chcę na długą metę tam układać z racji tego, że żeby belkę jakąś dalej położyć, to niestety musiałem, nie tak, że ułożyłem sobie pierwszy dolny poziom i później układałem drugi, cofałem się i układałem drugi, tylko musiałem kłaść 4 belki albo 3 maksymalnie i tak budować do góry, bo nie mogłem wchodzić na belkę, bo już był sufit, głową zawadzałem, więc to jest jedyny, że tak powiem, minus. No i drugim minusem jest to, że niestety jak belka mi wpadnie do kojca od krów, tam się nie da wejść. I niestety no już mam po tej belce, rzekłbym nawet, tak? Więc troszeczkę słabo. Ten pierwszy sezon, myślę, że na spokojnie sobie z tym ogarnę. Może nawet i ten drugi, a tam w tym trzecim byśmy postawili ten stuk, bo wydaje mi się, że warto takie coś skorzystać, bo wiecie, podjeżdżam tam, praktycznie ja na to miejsce, gdzie jest ten stuk, resetuję przyczepę, a on się układa i to naprawdę pięknie wygląda. Później bierzesz tą belkę i z tego stoku to znika. Jest fajnie zrobiony, naprawdę szacun dla tej osoby, której chciało się to układać, bo teraz ułożyć te belki, bo która idealnie ma się układać, no to powiem wam szczerze, naprawdę to jest roboty. Ja niestety straciłem taką, powiedzmy, no lekką godzinkę, bo zamiast usunąć sobie ze 3-4 belki i sprawdzić, czy mi to będzie działało, to postanowiłem, że odchudzę po swojemu ten stuk, a dopiero później to sprawdzę. No i niestety, kurde, no nie działał. Więc troszeczkę słabo, ale no tam pewnie za dużo rzeczy pousuwałem i dlatego. Nie ukrywam, fajnie go odchudziłem. Mniej więcej na takie 1200 tych belek. Też już tak zgrabniej wyglądał, nie był taki szeroki. Tu pierwsze 3-4 praktycznie równe, a nie taka piramidka, więc no naprawdę fajnie to wyglądało. No ale niestety się nie udało, więc sobie odpuściłem. No i na całe szczęście znalazłem to miejsce i nowo, bo że. Sumsiot, co ty tam ino robisz? A ty sobie kurdujesz ja ładnie. Wiesz co, akurat pod rzepak tu jadę teraz tematem. No, też będziesz rzepaczek sobie siał, tak? Że widzę tak, ładnie. Tak, no, nie chcę być gorszy. Może to nie będzie jakieś gigapole, ale... Większe od mojego. Czy nie? No tak, no myślę, że... Nie no, długościowo wygrywasz, ale chyba szerokością. Ale chyba szerokościowo. Będę miał więcej, ale na to nie patrzę teraz, bo nawet też nie sprawdzimy hektaru, bo to jest to łączone. Więc coś tam sobie zasieję, żeby było. Więc tu akurat mam łatwe pole, bo tylko przygotowanko, potem pod korzeń trochę nawozu i ogień. Można dawać i siać, więc to mi dość dużo czasu nie zajmie. No i jeszcze to sianko mi zostaje do zebrania, ale boję się, że naprawdę mało tego siana będzie. Nie wiem jak u ciebie, sąsiad. Powiem ci tak. Całkiem ciekawe. Znaczy no to ale... jest, nie wiem, no może lekko, czy ja wiem, czy większą, zobacz, tu za chałupą, znaczy, to jest taki wąski przejazd i z tyłu akurat, za chałupą to też nie. Akurat bardziej mi chodziło o tą drugą stronę, a ta druga że to jest na szerokość miał... jak twoja, a o połowę krótszą. No, ale tego właśnie mi chodziło właśnie na odwrót, że będziesz miał o wiele ciekawiej w tą stronę, że może ci dużo zabraknąć, tak? Tych belek, bo... Ale wolałem postawić, wolę dokupić i sprzedać zboże, niż mieć za dużo siana. No tak, no. Ja akurat tutaj fajnie że coś jest i... Bo sobie dosieję sobie to już na spokojnie. Ogólnie, kurczę, powiem wam, ludzie, nie czuję tych świąt za cholerę. Niby te lampki, to wszystko jest, dzisiaj mamy 23 grudnia i powiem wam szczerze tak, w tym roku. Nie wiem, co będzie z odcinkami zimowymi, bo powiem wam tak. W poprzednich latach ja się nasiedziałem przed samymi świętami, zamiast ten czas jakoś inaczej spędzić. Teraz spędzałem go przed komputerem i wszystko tak, wiecie, na szybkości ogarniając, żeby zrobić jakieś fajne zimowe odcinki. Na przykład na samo głupie od zera do farmera, a wtedy chyba straciłem z 10 godzin, żeby ogarnąć to wszystko, żebyśmy nagrali praktycznie 6, bo chyba po 2 nagrywaliśmy odcinki, później to już nawet nam się nie chciało, żeby nagrać takie odcinki trochę z musu, bo szczerze nie ma tam co robić, a trzeba było coś wymyślić na te odcinki. I powiem wam szczerze tak, jeżeli coś będę miał zrobić, to wymyślimy może coś ciekawego, ale takiego innego. Tutaj jeszcze na razie nie będę wam zdradzał co i jak. A jak coś będę miał sobie ogarnąć, to ogarnę chyba sobie single, jakąś małą seryjkę. Możecie mi dzisiaj polecić jakąś fajną mapkę, na której jest śnieg na drogach.
Bo ja bym na przykład wolał sobie randomowo zrobić jakiś fajny zestaw, jechać podśnieżać, pogadać, złożyć życzonka i w ogóle. Więc tutaj dajcie ludziska znać, jeżeli macie jakąś fajną, ciekawą mapkę i mam nadzieję, że nie będziecie tutaj źli, że nie będzie tych zimowych odcinków. Bo mówię, to jest tylko strata i głupota, bo my później to nadrabianie tego save'a, to wszystko, a przez tyle czasu to przynajmniej nagramy dla was tam jeden czy dwa odcinki na zaś, bo święta chcemy sobie spędzić z rodzinką, wiecie, na spokojnie, niż na pewno siedzieć przed komputerem, a ja mówię, tych świąt totalnie nie czuję przez pewnie tą całą pandemię, przez to wszystko, przez to też, że nie ma znów śniegu. Ja też pierwszy raz spędzam święta w ogóle poza domem, nie jadę do siebie, do Solca, spędzam święta właśnie z dziewczyną, to też jest tak całkiem inaczej i taki wyjątkowy czas, więc no mówię, będą te święta na pewno inne niż zawsze, co mnie też cieszy, bo mówię, chcę, żeby były święta, święta i po świętach, żeby ten nowy rok zacząć, żeby to wszystko fajnie sobie szło. A teraz sąsiad, powiedz mi, czy dałbyś radę już przyjeżdżać tutaj uogarniać? Daj mi 5 sekund, bo właśnie jestem na poprzeczniaku przy mojej pięknej gospodarce. Kończę i już jadę do ciebie z pracy. Okej, dobra. Ja tu 30, Powerball Runner i jedziemy z tematem. Dookoła sobie dwa razy tu przyjadę. MF-a na bok, żeby tylko ci potem dupy nie zawracał tutaj, jak przyjedziesz mi zgrabiać. Powiem tak, ta zgrabiarka, no lepszej na polską wieś nie można mieć na pewno. Bo prędkość i wszystko, i szerokość robocza za takie pieniądze, no to ma się to do siebie. Tylko to, że po prostu na małych łąkach to się trzeba przysłowiowo nakręcić tą kierownicą. Bo powiem wam szczerze, no najczęściej to przy takiej 30 to jest masakra w ogóle. Dziękuję też za wasze komentarze, że tak się martwicie i chcecie, żeby ta seria była tak bardzo realna. Ale nie mam zamiaru włączać force feedbacka, bo tutaj ludzie kazali mi na kierownicy, żebym włączył sobie, wiesz co, że nie mamy wspomagania w ciągnikach, ale ręce by mi pourywało, jakby jej force feedback. No nie powiem, mają pomysł. Macie pomysły. Dzisiaj jeszcze ludziska nie testowałem sobie takiej rzeczy, jak pisaliście mi ostatnio na temat właśnie skrzyni biegów, bo tutaj z góry dziękujemy jednej osobie, która na mailu pięknie wysłała mi nasze wszystkie rozpiski ciągników. Co tam? Tak. Coś potrzebujesz? Pięknie, że zacząłeś gadać, ale muszę ci przerwać, bo jesteśmy w takim momencie, że dodaliśmy mod, który jeden oczywiście z naszych widzów podesłał pod naszymi cudownymi odcinkami w komentarzach, mod na temat belek, że wreszcie można wybierać sobie, do kogo te belki należą. I po raz pierwszy chciałbym też to przetestować. Czy ja mogę sobie wybrać, że ja jakoś mogę to dać tobie? Czy też nie? Są ogólnie gospodarstwo Mafii Solec i... Ale dodaliśmy ten mod? Mister Adamo 15. Tak, tak, jest, mam, bo ja go dodałem ostatnio. Wczoraj, czy wczoraj. I są nasze farmy, ale teraz. Czy ja mogę... A, ja mogę wyczyścić belkę. Znaczy wyczyścić sobie prasę. ID. Czyli ID, ty masz dwójeczkę, bo jako Mafia Solec jesteś pod dwójką. Potwierdź. I teraz sprawdzimy, czy na pewno tobie będą lecieć te beleczki. No ja widzę. Także to jest szczęście. Current Bell for Farm Mafia Solet. Dobra, to chyba jest dobrze, co? Kurde, ale tutaj ten, no widzicie, sami jak to tutaj wygląda, będę musiał na 2-3 razy to pozwijać, bo no niestety na takich małych łąkach, kurczę, o Jezus Maria, ona takie wygibasy wywija, że to jest po prostu patologia czasami. No dobra, przejechałem pierwszy pokos i Mafia Solet ma 4 belki. Super, super, czyli wszystko działa. Contract billing? Co, ty na kontrakt do mnie przyjechałeś, czy co? A fajnie, jakbyś mi jeszcze musiał zapłacić. Jakby wyskoczyło, ile masz mi zapłacić za belki. No to by była petarda, nie? To byłby szok, co nie? Nie, no ale myślę, że aż tak to nie jest. Ważne, że jesteśmy na... No to jest chyba, że jako właśnie, że jestem na kontrakcie u ciebie i te belki właśnie należą do ciebie, nie do mnie, co nie? Powiem wam tak, ogólnie ja sobie fajnie, bo łopatą podgarniam. Wiem, tak, nierealnie, gdzie łopatą kurna dziot podgarniać, ale powiem wam szczerze tak, że ale niestety grube nie wiem pokosy, czym, że mi się prasa zapycha cała. Nie miałem czym tego ogarnąć, bo nie ma jeszcze modu wideł. Nie ukrywam, pewnie gdyby mod wideł był, to wszystko jak najbardziej by tu się ogarnęło. Szkoda, że w gable nie jest dodane w ogóle, wiecie. Tak, gable, no ale gable akurat nie są do tego, więc... No, ale więc co prawda, realniejsze prawda, niż na pewno słowa no, łopatą. Tak, no tak, tak, no ale gable jednak są do spraw typowo ziemniaki, buraki, więc nie ma się co dziwić, tak. Dobra, my sobie tutaj pięknie zawijamy. Rychmy, fuch. Może jakieś dziwne mam odcinki takie, że... Urywa mnie na... Dobra. 5 sekund.
I no mogę już iść i podnosić. Jakoś damy radę, sąsiad se tu sprasuje. No, ale te krowy muczą u sąsiada, nie? To jest szok. A u tamtego to jest masakra, ja nie wiem, jakby on je... ...poladnie karmił. No jest ciężko, będzie ciężko tutaj sprasować wszystko. Czekaj, ja ci odrzucę je, Bo nie powiem, ale... Ale no jest, są co grube pokosy. Znaczy powiem ci tak, to ja se, wiesz, ja to se zgrabię i ja se po prostu im sianko tak z luzem, nie? Luzem, no ja też akurat dzisiaj miałem puste koryto, to luzem im wrzuciłem siana i gitara. Ale powiem, bardzo ładne beleczki, nie? Piękny spic, pięknie to wygląda. Kurde, zapomniałem. Ale siano jest grube, to nie? Zapomniałem znów ogarnąć tego. Tego? Widzisz czego? Trawy. Do mapy wgrać. Nota. Bo obrzydliwie to wygląda. A sąsiad tam wywija. Czekaj, to będziesz tu wyjechał, próbował wjechać? Ja jeszcze chcę ten kawałek. Oj, nie złamę się. Pominam, że właśnie w prawo on ciężko ma łamańca. Przez ten wałek i tak dalej, ale. Ale chcę jeszcze ten kawałek zebrać, bo jest dość prosty. 31 belek już masz, więc naprawdę dużo. Pięknie, a patrz na teraz to, bo idę wam te belki wreszcie pokazać, no bo nie byłem chyba. Patrzcie, no, jak. Gadaliśmy to... o tym, ale czy tam. Patrzcie, jak mam zarąbiście to zrobione, nie? No trochę tutaj pracy było, także zostawcie łapę w górę. Generalnie jest 90 kostek tutaj wrzuconych. Jo, pierwsze, serio? Nie widać tego. Także nie widać tego, tak, sam jestem w szoku. Bo dlatego, że układałem, bo gdybym je wrzucał, patrzcie, tam na koniec były wrzucane, bo nie mogłem tam dojść. To na pewno mniej by mi się zmieściło, a tutaj zobaczcie, ja sobie tu stanę, wrzucę pięknie tutaj słomę i będzie mi zabierać. Ja idę teraz zobaczyć, jak to wygląda z sianem, bo... tak, tu jest akcja obornik, a z sianem, no... Ciekawy jestem, jakbym poukładał to na triggerze. Tylko, że wtedy będę miał ciężko z czyszczeniem. Zobaczę, wiecie co, powiem wam szczerze, nie będę teraz kpinił. Myślę, że to ogarnę sobie na spokojnie później. Także, dobra, biorę już 30, sumshot, już ci to zabiorą. Jeszcze jeden pokos został na tamtej łące, o ja pierdolę. No, bo on tu był potem. Czekaj. Jak się rozpędził, wysiadł. Dobra, bo tu nie będę przejeżdżał, bo ona ma coś takiego, że i tak, no tak dosyć realnie, przy wysokim pokosie. Ona ci przerzuci, nie? Lubi ściągnąć jeszcze. Tak, ale no w życiu realnym jakbyś przez wysoki pokos jechał, no tak, to też tak, by tak, tak było, nie? To akurat dobrze. Ale moim zdaniem jeszcze tutaj powinien być tryb transportowy. Nie wiem, teraz ja sobie kurde nie przypominam, że jak ja zawsze jeździłem, to ona tak... się wydaje, że tu się zakładało chyba za jakieś kółko inne i wtedy... ten bolec się przekładało. Ale teraz znaczy, nie pamiętam. Przesuwasz tą wajchę sobie, co nie? No z tyłu tak, albo no nie wiem, czy ona tak powinna prawą stroną zawsze szło to słoneczko. Ja już teraz powiem wam szczerze, no zgrabiam, tamte roku zgrabiam, ale mi się wydaje, że ono kurde jakoś jak się tak przeczepiło. Ale też jak jedziesz to jedzie tędy, bo przecież uważasz zawsze, żeby ci do rowu nie spierdzieliła, tak? A może i faktycznie, może rację. Okay. Zawsze trochę dalej jedziesz, bo cię tam rzuca po rowie i no ja tak realu jest. Swoim polem, nie będę jechał ci tu przez gospę. Ja osobiście też oprócz zabawy w słoneczko u ciebie na żniwa, jakoś nigdy nie miałem dostępu do... Mi się wydawało, że tam jeszcze można było coś zmienić i wtedy ten... Kurde, Boże pokój, a dobra. Znaczy, inaczej, my mamy zawsze takie myślenie, ale w realu nie możemy tego sprawdzić, bo u ciebie po prostu w tej, co ty masz na solcu, nie ma tego, tak? Więc nie można tego sobie kulturalnie sprawdzić. No może tak. No ale no nic się z tym nie zrobi. Jeżeli brałbym... kurde, 10 zł za belkę, to bym całkiem sporo zarobił. 10 zł to za okrągłą tyle by cię płacili. Ludzie tu napisali max 1-2 zł za belkę. A mnie wyszło ostatnio po ile? Po 3 coś. Czy po 4 prawie. Nie wiem, nie było liczone, ale teraz chętnie z tym modem można sobie pobawić już takie coś, co nie? Ale, ci, ale co tam ci pokazuje? Już masz 65 bel teraz, co nie? No to czyli będę miał tak mniej niż suma? Dużo ci tam zostało jeszcze do prasowania? No to chyba jeden pokój został tylko. No i te takie mijaki, które no tam jednego wezmę, ale, no ale też drobne już się tam powrzucasz wiaderkiem na taczkę. No zacuguje mnie normalnie na tej 30 tu. Ale zapierdzielałem, dobra, dzwonimy tu troszeczkę. Czuję się normalnie, czy pan Izydor u Krzysia na sianokosach. No tak. Proszę, pan Izydor zgrabia. To prawda, to prawda. A jeszcze tutaj ten gruby pokos kodom, że aż prosa się nie chce zabujać. Ładnie, żeś ją zbił. O stary, bo tu jest wyży miedza. No wie kurna dziot, co jedno koło w powietrzu mam. Mówię, tak zapierdzielam, że człowieku do wekiku czasu, nie? No chłopiec, co nie? Co mogłem, to wybierałem jeszcze tamte. Ostatni przejazd jeszcze tutaj zrobię w tom, może jakaś belka jeszcze ta jedna wyleci. A akurat jest do 300, więc dobijemy do 300. Pełniutką beleczkę. Cyk, wybita.
kulturalnie wywalamy. 75 belek. Dokładnie 75 belek udało się uzbierać u mojego sąsiada. Ale kurna, akcja fajna, nie? Powiem wam, no takie akcje właśnie tutaj się czeka na tej serii. Dobra. Ja powiem ci, a nie, dokładnie 77 wyszło jednak, czyli te dwie, co ja wyplułem też dopiero zaliczyło później. Wiecie co, pojadę od razu do końca tym przyjazdem. No i teraz fajnie, bo dzięki temu modowi możemy sprawdzić, kto miał więcej belek. No tak, ty, no bo przecież, faktycznie. Ile miałem? Bo przecież 77, więc zaraz ty zobaczymy, dawaj, czy... jedziesz do siebie pracować wtedy? Tak, no od razu jadę. Bo ty tu już widzę, że ten jeden pokaz... Tylko tam jeden ci ten, jeszcze nie ogarnąłem go do końca. Nie spojrzałem i zawaliłem kupony. Wydostałem się. Trybałem. Akurat dobrze, bo... Nie. Wszystko, ja akurat co, ja ogarnę ten mod. Jeszcze masz nie ogarnię. Tak, wiem, ja na razie poczekam. Popnę się, żeby ci nie przeszkadzać. Muszę ten mod teraz miałem więcej miejsca na nawrócenie. Powiem wam, 57 belek, teraz wyłączę to. No też wiecie, ja w farmingu nie zgrabiam tak. Mało kiedy tak zgrabiam, w życiu realnym całkiem inaczej się kurczę zgrabię niż w grze, bo to też inaczej ta maszyna za tobą jeździ, cię słucha i w ogóle. Ale jak na takie pierwsze zgrabianie w tym farmingu, to powiem wam, że tragedii jakiejś wielkiej nie ma. Kurde, ja tu chcę Adamowi to odgrabić, żeby wiecie, mógł po to wjechać. Więc ja muszę tu po prostu jeszcze raz tak zawinąć. Po swoim polu, niestety. Chcesz mi odgrabić tamtą, czyli ja już tą środkową mógł środkowo możesz jechać, tak. Środkowo możesz jechać. No to jedziemy i zobaczymy, co będzie u mnie się działo, proszę państwa. Dobra, jazda z tematem. O, ja też mam gruby, daj pokos, to będzie pięknie. Szybkie zgrabianko, powiem ci, tym idzie. Na twojej trzy łące, pokosy. Na twojej łące już szybciej mi to wiel poszło. No ja tu rozerwię łatka chyba zaraz, nie? Farba już schodzi. Nie, na razie farba brudny z przodu, tak niemiłosiernie. Ale myślę, że ja tutaj nie zrobię tyle belek, co ty. Jednak nawaliłeś festę. Czyli to tak się tylko wydawało, że jest słabo. Nie, mi się zdaje, że ja nie wiem, jak to miałem w ogóle z... z plonem, że się tak wyrażę. Ale... Dobra, zgrabię ci ten pokos jeszcze raz po prostu. Nie jedź nim jak coś. Dobra. Znaczy za sekundkę możesz poczekać, tylko wycofaj. Ja wjadę i możesz za mną od razu jechać. Bo ja ci to muszę jeszcze raz przegrabić, bo ci za bardzo na moje pole wyciągłem. Cofnę. Mam 18 belek z jednego pokosu, czyli mogę mieć, jeżeli pokosy będą nawet, to mogę mieć około 60 lekko ponad, tak? No to wiesz, pamiętasz zawsze, że opróżniasz pracę i w ogóle, nie? No tak, no ale no to i tak, no jak opróżnienie pracy to są dwie belki dodatkowe tylko, tak? Czyli co, koniec serii, bo już przegrałeś, czy co? Tak. Tak mówisz, że przegrałem, tutaj nie liczyliśmy. Ale, nie, ale przegrałem już tą łąką, a byliśmy pewni na początku, że no, jednak... Mam niby więcej, tak? A to jednak psikus. Teraz też jestem zdziwiony. No może, że po prostu tak to wyszło, że ten pierwszy pokos jest inny, a teraz będą o wiele lepsze. Nie wiem, zaraz dowiemy się wszystko w swoim zobaczcie, czasie. Zobaczcie, co ona tu odpierdziela, nie? Ja pierdzielę powietrze, zaraz odjadę z nią chyba. No i dodajmy też, że ja u siebie mniej tych mijaków mam. Chociaż u ciebie też trochę posprzątałem, więc... Ale ta belka zapierdziela. O Jezus! Na strzylone masz jak... No, no jest. Ten pokos był grubszy, bo mam już 43. No to więc ten pokos był naprawdę... brak miejsca na nowe pa... O, może z jajeczkami byśmy sobie dzisiaj serio? No to ty masz niezłe te jajeczka. No ładnie idą. Jak na tym czasie, że my nie gramy, to kurde, to leci jak ta lala, powiem wam szczerze. Dobra. Sąsiad, bo tak ogólnie przewinąłeś jeden dzień, wiadomo co, nie? Sprawdzaj sobie krowy. Joj, u mnie mam, wiesz co, ja mam wszystko wstawione w krowach. Aha. To no, mi się no, samo no, pobiera, no. Nie? Nie, bo u mnie na przykład wiesz, przewinąłeś i ja tak się kapłem, że moje Boże, czy ja nic nie zobaczyłem. Ale nie, do 12 masz czas, więc luz. Ale nie. Akurat tak trafiłeś, że mieli. No tylko wody nie mieli, a żarcia zostało im ostatnie 40 litrów. Aha. Trafiłeś, co nie miał. Dobra, idziemy zobaczyć, bo jakbym sprzedał dzisiaj jajka, to bym był pod głębokim wrażeniem. Jakieś pieniążki 400, ale chyba na tej serii to tutaj jajeczka to będzie szło osiągnąć no 5000, także powiem wam szczerze, że czekam, po prostu sobie tutaj odrzucę jak młode od stada. Nawet wiecie co, żeby nie było, ja te jajka będę nosił do domu, będzie to lepiej wyglądało. Ja sobie to mam chałupę i tak z niej praktycznie no, za dużo nie korzystam.
No już, o, i mam zarobić. No, spiżarni w sam raz. Bo mam taki ten, jak wchodzisz do chałupy, to tam na buty ta szafka jest. Na tej szafce se powrzucam. I to będzie naprawdę bardzo fajnie wyglądało. Będę przyjdzie cena, wtedy sobie pojadę to sprzedać i w ogóle. Po coś ta chata musi też być. Około 8 belek mniej od ciebie będę. No to co to jest? To jest... Gdzieś no, tą kosiarką mogłem więcej zachycić i... No to takie... A, powiem ci, no tak, naprawdę... tylko ja tak teraz myślę, ale ja zabrałem już ręcznie wiaderkami siana, bo zanosiłem krową. Aha. Więc straciłem 3 belki. No ty. Bo licząc na litry, to 3 belki straciłem. No patrząc jeszcze na to, że tobie wywaliło pierwszą u mnie słomę, nie? To też zawsze coś tam się traci, bo powiem ci, ty wjechałeś, to kawał dopiero za tym była ten... jakaś belka, nie? Zanim ta prasa załapała. No bo ta, no bo prasa była pusta, tylko ta jedna belka na wylocie była, tak? A ja tak. Ci powiem szczerze, że więc, tu jeszcze no takie 6 belek jeszcze tu robię, ja u siebie miałem to samo, bo ja też wywaliłem ci całą belkę, więc... zostało 0, a ty tak szczerze miałeś to 150, tylko że ta słoma jest moja, sobie pójdę i ją wezmę, tak? No. Już teraz to jest w stogu, u mnie to nie wiadomo. O ty! No jo, ale tylko że ty teraz pojechałeś, to już miałeś załadowaną moją tą, siano. To nie, nie, do zera było. Akurat u siebie zrobiłem, tak zrobiłem, trudno. Że do zera, co nie? Trudno się mówi. Gitara się ma, powiem ale wam szczerze, nie... Przejmujemy się tym, cieszy mnie to, że mam te... no dokładnie wyszło w tym momencie 68, czyli 9 belek różnicy, ale tak doliczyć to, co sobie już zebrałem, to jest spokojnie jakieś 6 belek do przodu jesteś. To i tak ładnie, ale chyba najbardziej jestem zadowolony z tego modu, który pokazuje nam, ile jest belek. Mogę resetować, mogę nie resetować, wiem jak cię skasować kiedyś. Więc ja wprawdzie mamy tam jeszcze chwilę, a zrobię sobie to zbieranie belek, żeby nie było, bo i tak poza odcinkiem bym musiał to robić, a przynajmniej na miniaturce, bo mówię sobie, nie robiłem specjalnie do w ostatnim odcinku przyczepy ładnie ułożonej, to zrobimy sobie teraz. Czy ty sąsiad masz już u siebie sprasowane? Tak, właśnie. Przejdziesz do zbierania do mnie? Jo. Możemy sobie pozbierać. Możemy sobie pozbierać, nawet ci powiem. Ciekawe, jak to długo będzie szło. Ja już włączam tego. Włączam zaraz na B. Już zaraz idę tylko. O Boże, kogut! Parkuję. O Jezus Maria. No te bramy są zbugowane. Człowieku, kogut, powie, widzisz go, nie? Koguta? No chodzi se nad bramą. Nie. A, no to jo. Idę kury. Dobra, ogólnie tak. Sobie tak, zrobię jeszcze zapiszę. Żeby nie było. O, tak, lak. O, serio już jest ten? Czy ty tak, wrzuciłeś? Tak, bo ja podniosłem i wrzuciła. Rzuć mu tam jedynkę i... Dobra, jedno pole, halo. Co? Mogę podnieść. Nie mam tego. No ale przecież ten. Ale jajca. Ten no ja nie, ale ja nie mam tego. Łapki, żeby złapać. Dobra, no to wchodź do ciągnika. No dziwne, ty może, że to są twoje i nie mogę podnosić je nawet. Przez to, że tak zaznaczył ten. Nie, może trochę dalej nadjeździ, to ja będę łatwiej miał wrzucać, nie? O. Tak fajnie to wygląda. Dobra. Po prostu. To tak to i nie zdążę ja się inno obrócić. Ej, takie zbieranie już lepiej, nie? Dobra, czekaj. Ja tu teraz odgarnę tą belkę. Abyś ty mógł... Jo, i przejedziesz tu pomiędzy nimi, to wjedziesz, nie? Mhm. A, te wrzucę. Człowieku, kręgosłup jutro nie wstanę, nie? O, akurat siano, to tam. A z tej strony też chcesz zbierać? To wrzucę na razie te 3, jak już tutaj tak nie dobra, to i tak. To i tak już jadę pod ten pokos. Ale fajnie, nie? Jest klimat. A tam piłujesz pięknie na 60. No tutaj ładnie dawało. Oj, miałeś grube. Bela no, przy beli. Bela przy beli tu była. Powiem aż ci naprawdę szoku. Spoko. Nie no, kocham te odcinki. Powiem wam naprawdę, nas tak raduje to, że tak wy chętnie chcecie to oglądać. Nas tak motywujecie tymi komentarzami, tym wszystkim. Każdy nasz odcinek, każdy, i to trzeba dodać, że na moim kanale, jak i na Adasia, jest na karcie na czasie. Także no, tak, nic każdy się nie cieszyć, nie? Mieliśmy nawet po 5 gorsze odcinków, dni, tak, były. Mamy po 5 odcinków i nawet jak sam teraz powiedziałeś, był ten gorszy dzień i tak wtedy się ja wbiłem na kartę, bo to akurat ja trafiłem wtedy na ten gorszy dzień. Z wyświetleniami tak zwanymi, z aktywnością YouTube'a i nie powiem, ale w szoku byłem, że tam się znalazłem nawet na tym 40
miejscu. Spokojnie, mordeczko, odpocznij sobie, ja nie będę też przyspieszał, żebyś na luzie mógł sobie je zabrać. O, ja tutaj wiem, musiałem odsapnąć się łyka i no. Ale w szoku jestem, że to tak, wiesz, nie zbiera mi boki, co? Tak, dlatego ja mówię, jestem mega zadowolony, że to tak, tak to wygląda. Wiesz co? Wjedź tu na wprost, a później się dojedzie tam, tą końcówkę. A na koniec jo, weźmiemy podjedziemy. Przy samym wjeździe na farmę. Akurat tam zakręcimy i weźmiemy. Ale spoko, nie? Jakby były jeszcze wiadomo widełki, to powiem wam szczerze, no petarda by było. O, no sam zebrał. Czułem, że już za blisko, więc... Nie wiem, czy ono ma, nie ma dopiero zbierania, jak jest równo z przyczepą. Więc to też jest trochę inaczej. No, ale nie, no, ja jestem naprawdę mega zadowolony, bo... Ja się tylko boję, że mi kto widłami tylko w dach nie uderzył. Ja, jak pierdacho, byś myślał, że opunę wysadziło znowu. Ale jeszcze powiem wam, pozbieram sobie tego sianka i naprawdę sporo tu będzie. Jak nie będę miał gdzie tego luzem schować, ale będę miał, to powiem wam szczerze, że wtedy gdzieś bym na po prostu zrobił tak, że bym... Po prostu są gdzieś na kubkę, to se zgrabię ładnie i sąsiada zaproszę i podjedzie i podprasuje mi to. Czekaj, ktoś tu mi mówił, że ja mogę sobie włączyć gaz ręczny. Włącz bieg, prędkość. Nie wiem, ja to nie widzę żadnego gazu ręcznego. No wtedy to we dwójkę jakbyśmy mogli zbierać i być można 60 było puścić tak jak my chcieliśmy i próbowałem na swoim odcinku. To petarda. Wiecie, może ludzie myślicie, że też my mamy, bo my gramy na starej wersji cały czas tego skrzyni, ale będziemy musieli to w najbliższych odcinkach zmienić. Całe szczęście GPS-a tu nie będziemy używać, a jeżeli będziemy mieli grać naprawdę na tych biegach i to mega siądzie, to fajnie, bo wreszcie na którejś serii będziemy mieli ogarnięty ten GPS. Nie chcę jechać? Nie. Tą prędkość sobie włączyłem tempomatu, ale to nic nie zmieniło. Ale ładnie to wygląda, nie? Jest akurat moc. Tutaj fajnie, bo teraz jedziemy po dwóch pokosach i puści sobie tylko na luzie i... No nie, może, że jest ten gaz, ale właśnie w tamtym, co nie? Więc zobaczymy. No ty, kurna, dziot, będzie znowu pełna przyczepa i no. No będzie ile ponad masz? Pełna przyczepa. No to co? 61, więc... No, dobra, to zbieramy, więc do pełnej już jest ostatnia teraz, tak? I już jest pełna, tak zwana pełna przyczepa, tak? No. Tu wiadomo, jeszcze wchodzi więcej. A, tu jeszcze gdzieś tam z drugiej strony, na boczek. Ale... To... Ale na ludzie jeszcze mówię, te... i tak muszę resetować i tak, więc te... Tak, no to się nie opłaca, wiadomo. Tak, tu mówiliście, że belki wystawałem przez burtę, no niestety no nie da się wszystkiego tak idealnie ustawić jak ma być. Nie wiem, czy to może też mógł być inny model belek ustawiany, bo wiecie, są te dwa modele belek małych. Więc powiem wam szczerze, że tutaj mogło też tak być, że po prostu było ustawione pod ten inny model niż te, które tutaj mamy. Mogły być pod te podłużne i też to całkiem inaczej by wtedy się układało. O, właśnie, zobaczcie, tutaj sobie obornik wywiozłem. Ile tu jest? Około 14 ton? Przywiozłem, no mniej więcej coś koło tego i resztę mamy u krówek, no. Ja mam 20 wbite, więc jestem zadowolony, naprawdę. No to tu jest około 14 i teraz 9 doszło, bo jak przewijaliśmy, to naprawdę tego obornika doszło. Patrzyłem jak tylko moment, to ze 3 tony ponad mi doszły chyba przez przewijanie, nie? Naprawdę ładnie to idzie. Kurde, ale mamy fajnie akcję ogarniętą, znów 40 ponad minut odcineczka. I udało się skończyć te prace, które chciałem, tak na następny odcinek już grubo lecimy z obornikiem. Obornik ładowany z obory na rozrzutnik, później wywóz. Gdzie się mordeczko tu zostaw i petarda. O, właśnie no, tutaj w tym miejscu, zobaczcie, najwyżej byśmy po prostu sobie przesunęli troszeczkę ten silos do kiszonki. A tutaj wiecie, od samej ściany dałbym sobie belki, także naprawdę byłoby spoko. Ale ślicznie to wygląda. O Jezu, za 60 to jest miód, ja powiem wam szczerze, już myślałem, że teraz jak stawałem też w ogóle na innych seriach tą 60 sobie w różnych opcjach robiłem i mówię, kurde, już tak ładnie wyglądały i nie pomyślałbym, że tutaj w takiej wersji ona tak tutaj mega siądzie, jeszcze czerwona, także super, o sąsiada przycisło chyba. Nie przycisło. Także dobrze, bo Wincy Gnojowicy mi się zrobi. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne odcineczki do Adasia i ciśniemy sobie dalej. Miejmy nadzieję, że wesołych świąt będę mógł wam złożyć jutro. Także zostawcie w górę na taki piękny prezencik świąteczny, żeby tutaj siadło do kolejnego odcineczka, strzałeczka i na razie, trzymajcie się, cześć! Dara.